Witam Was na kanale yogahome.pl. Ja jestem Andy, a dziś kolejna praktyka z serii 15 minut na jogę. Dziś praktyka z paskiem lub z długim ręcznikiem, jeśli nie masz paska. Jeśli masz spiętą obręcz barkową, spiętą klatkę piersiową i chcesz trochę ją rozciągnąć lub jesteś po treningu górnych partii ciała, to ta praktyka jest właśnie dla Ciebie. Jesteśmy internetową szkołą jogi, a ponieważ chcielibyśmy, żeby joga była dostępna dla każdego, działamy na zasadzie dobrowolnego wsparcia, więc jeśli chcesz wspierać ten projekt, chcesz nam pomóc się dalej rozwijać, możesz to zrobić, a o tym jak to zrobić oczywiście przeczytasz w opisie tego filmu. Dużym wsparciem dla nas są Wasze subskrypcje, polecenia znajomym czy też łapki w górę. Kochani, zacznijmy sobie na razie, odłóżmy pasek na chwilę na bok i przygotujmy obręcz barkową do dzisiejszej praktyki. Na razie z wdechem unieś ręce do tyłu, pociągnij je za siebie, kciuki mocno w tył, a z wydechem zaokrąglij się, tak jakbyśmy chcieli się do siebie przytulić. Na wdechu przeciągnij się solidnie, mocno do tyłu, z wydechem najlepiej druga ręka u góry. I parę razy wdech, otwórz, możesz się lekko odchylić. I wydech zaokrąglij. Wdech przeciągnij się. I wydech zaokrąglij. Wdech mocno otwórz klatkę. Wydech zaokrąglij. Wdech mocno otwarcie. Tu ciągnij ręce w tył. Wydech zaokrąglij. Jeszcze raz wdech. I wydech. Na wdechu ręce na boki. Z wydechem ugnij ręce w łokciach, skieruj je do góry. Tu zrób spokojny wdech, a z wydechem opuść dłonie do dołu, a łokcie zostaw cały czas na wysokości barków. Wdech, dłonie do góry i wydech do dołu. Z wdechem unieś, ale zobacz, że łokieć jest w tym samym miejscu. Z wydechem opuść. Wdech, góra i wydech, opuść. Wdech, w górę. Wydech, opuść. Wdech do góry, wydech, opuść. Jeszcze parę razy wdech, niech te barki się dobrze rozgrzeją. Wydech, opuść, wdech do góry, wydech do dołu, wdech, góra. No to jeszcze raz wydech, dół i wdech do góry. Uwaga, z wydechem złącz przedramiona przed sobą. Na wdechu pociągnij łokcie mocno w tył. Z wydechem złącz przed sobą. Wdech, mocno otwórz. Wydech, złącz. Wdech, otwórz klatkę. Wydech, złącz. Jeszcze raz wdech i wydech. No dobra, poruszajcie luźno barkami, niech się trochę rozluźnią. Przejdźmy zatem do rozciągania z paskiem. Jeśli nie masz paska, możesz użyć długiego ręcznika, jakiejś długiej bluzy, chwycić sobie za rękawy, to świetnie się sprawdzi. Chwyćmy pasek na razie na w miarę dowolną szerokość i parę razy przełóż ręce z tyłu za plecami, przenosząc je w tył, aż opuścisz do swoich nóg i wróć do góry. No i cały czas przekładaj, pracuj sobie w tym zakresie, a ja trochę Wam pogadam na ten temat. Im bliżej siebie chwycisz dłonie, tym głębsza to będzie pozycja. Głębsze przekładanie, trudniejsze. Im szerzej ręce, tym łatwiej. Więc już mamy pierwszy stopień trudności, węziej lub szerzej. Drugim ważnym elementem jest to, czy przypadkiem nasze barki nie przechodzą najpierw jeden, później drugi. Tego nie chcemy. Raczej chcemy, żeby oba w tym samym momencie idealnie przeszły w górę i w dół. Znajdź taki punkt, kiedy przechodzisz równo do góry, do dołu. Jak jest Ci za łatwo, zmniejsz troszeczkę dystans między dłońmi i wróć z powrotem do pracy i znowu powinno być trochę trudniej. Bardzo możliwe, że gdy zmniejszysz dystans między dłońmi, to zaczniesz robić to znowu krzywo albo barki nie będą przechodziły w tym samym momencie. No dobra, pójdźmy do góry. Uwaga, można chwycić troszeczkę bliżej i teraz przenieś ręce w tył za siebie. Nie opuszczaj maksymalnie w dół, zostań w takim rozciągnięciu.
I spróbuj teraz rozerwać swój pasek lub ręcznik. Rozciągaj na boki, ale ciągnij też w tył. Czyli mamy dwa cele. Chcemy rozerwać pasek na boki i odsunąć go jak najdalej od pleców, za siebie. To powinno nam otwierać już właśnie klatkę piersiową, barki. Weź głębszy wdech. Spokojny wydech. Oddychaj, wdech. Właśnie rozepchnij klatkę piersiową tym oddechem. Wydech. Jeszcze raz. Zostań. Niech ta pozycja stanie się w miarę przyjemna. Wdech. No i z wydechem rozluźnij. Kochani, teraz przełóżcie pasek do przodu. Najlepiej, gdy będzie złożony na pół, ale jeśli masz krótki pasek, możesz po prostu chwycić go w pięść, ale jak złożysz na pół i położysz na swoim nadgarstku, będzie wygodniej nam chwycić go później dłonią i on będzie się świetnie trzymał, nie trzeba mocno ściskać. Jak mamy pasek w prawej dłoni, to przekładamy teraz prawą dłoń na plecy. Druga ręka z tyłu chwyta za nasz pasek i będzie ciągnęła ten pasek do dołu tyle, ile nam się uda. Więc lewa ręka ściąga nam pasek w dół, prawy łokieć ciągnij do sufitu. Zostań, spróbuj się wydłużyć. Nie pochylaj za bardzo głowy do przodu, a wyprostuj głowę. Nawet głowa może trochę odchylać nam łokieć. Jeśli jest wszystko ok, możemy dodać jeszcze skłon boczny. Pochyl się w lewą stronę, pasek ciągniemy trochę na prawą stronę, łokieć ciągniemy w lewą, oddychaj raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Wdech do góry i z wydechem rozplatamy. No to zmieńmy sobie stronę. Załóżmy pasek na lewy nadgarstek i chwytam sobie do dołu. To jest bardzo wygodny chwyt. Przekładam pasek na plecy. Druga ręka oczywiście z tyłu chwyta za pasek i ciągniemy nisko do dołu. Prawa ręka ciągnie nam rękę w dół. Łokieć do góry. Oddychaj. Możesz zostać tutaj lub jeśli chcesz więcej, dodaj jeszcze skłon boczny, tak żeby przeciągnąć cały bok tułowia. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Z wdechem wróćmy do góry. Z wydechem możemy rozpleść. Poruszajcie na chwilę barkami. I teraz przełóżmy nasz pasek z tyłu za plecy i chwyćmy troszeczkę szerzej niż nasze biodra. Najlepiej tak, żeby wnętrza dłoni były skierowane do przodu. Troszeczkę szerzej niż biodra. Teraz z tej pozycji pierwsza rzecz, która jest ważna, żeby w ogóle rozciągać klatkę piersiową. Zrotuj barki, ściągnij łopatki, wyprostuj ręce w łokciach i dopiero odsuń ręce do tyłu. Czyli ważny jest ten ruch z barków. Ściągnij łopatki i pociągnij barki w tył. Odsuwaj ręce od siebie, ciągnij czubek głowy do góry. Tyle, ile możesz. Oddychaj. Taka dumna, nawet trochę wypchnięta klatka piersiowa. Płynny oddech. No i możesz zostać tutaj, jeśli czujesz, że ta pozycja jakby wymaga od ciebie ciągłej pracy. Myśl o ściąganiu łopatek do siebie, rotowaniu barków, odsuwaniu paska od pleców. A jeśli chcesz więcej, rozstaw stopy szerzej, trochę na szerokość, na długość naszej jednej nogi. I tu możesz zejść jeszcze do skłonu, przenosząc pasek jeszcze dalej w tył za siebie. Opuść głowę nisko i pasek ciągnie nas do podłogi. Jeśli opadają ręce ci zbyt łatwo, no to znaczy, że trzeba chwycić węziej za pasek i będzie znowu trudniej. Tu możesz również rozrywać trochę pasek na boki i pomyśleć o ściąganiu łopatek do siebie. Cztery. I pięć. Z wdechem całość do góry. Z wydechem opuść pasek i możesz zebrać nogi troszkę bliżej do siebie. Palce stóp na zewnątrz i zejdźmy sobie do malasany. Chwila dla naszych bioder. Możesz się pokołysać. Spokojny wdech.
Spokojny wydech. No i asekurując się na ziemi, usiądźmy na macie. I tutaj mamy dwa warianty. Wariant łatwiejszy, wbrew pozorom, gdy wyprostujemy nogi w kolanach. Wariant trudniejszy, gdy ugniemy nogi w kolanach i przyciągniemy je jak najbliżej do brzucha. Teraz wróćmy do ćwiczenia, które było w górze, gdy przekładaliśmy pasek za plecami. I dlaczego wybrałem tę pozycję? W pozycji stojącej bardzo łatwo jest wyginać cały kręgosłup, zaś w tej pozycji, gdy kolana są ugięte, trudniej jest przełożyć pasek. Można unieść i opuścić. Parę razy. Góra i dół. Muszę się trochę przesunąć, bo uderzam o ścianę. Z wdechem do góry i z wydechem do dołu. Im bliżej kolana do brzucha, tym trudniej. I opuść. I unieś. Opuść. I unieś. Opuść. Góra, unieś. Jeszcze raz. Dół. Góra, dobra, zatrzymaj. Możesz zbliżyć trochę znowu dłonie w górze. Kolana nadal ugięte. I przenieś pasek do tyłu i zostań. Tu już jest mega niewygodnie. Jeśli tak jest, to dobrze. Chwilę zostań, pooddychaj. Weź głębszy wdech. Wydech, oddychaj, przenoś ręce w tył za siebie. Mostek, staraj się wypchnąć do przodu. Dwa. Staraj się podelektować trochę tą pozycją. Trzy. Mimo że to może być abstrakcyjne w tym momencie. Cztery. I z wydechem. Pięć. Rozluźnij. Przełóż pasek na bok i znajdźmy się na chwilę w leżeniu na brzuchu. Teraz, gdy leżysz na brzuchu, może pokażę wam najpierw od lewej ręki. Wy możecie położyć najpierw prawą rękę. Prawa ręka do boku, cała dłoń przyciśnięta do ziemi i lewa ręka jest obok prawego barku, tak jakbyśmy chcieli robić pompkę. Taką szeroką pompkę. I lewa ręka odpycha mnie od podłogi, przez co przekręcam się na bok. Prawą stopę stawiam sobie na ziemi. Lewą stopę stawiam sobie na ziemi. Lewa dłoń odpycha mnie cały czas od ziemi, żeby pogłębić ten skręt. Jeśli chcesz mieć więcej wrażeń, to spróbuj wcisnąć jeszcze mocniej prawą dłoń w podłogę. Spójrz za swoim barkiem na sufit i nawet ciągnij mocniej lewą nogę do boku. Oddychaj, weź głębszy wdech i wydech. Jeszcze raz wdech i z wydechem wróć do leżenia na brzuchu. To samo zrobimy na drugą stronę. Lewą rękę połóż do boku, a prawą rękę tak jakbyśmy chcieli robić pompkę. Użyj prawej ręki, żeby się skręcać, a prawą nogę postaw na ziemi. Ja jeszcze tylko poprawię szybciutko mikrofon, który mi przeszkadza w tym skręcie i zacznij się dokręcać tyle, ile możesz. Użyj ręki do tego, żeby się mocniej odepchnąć i spójrz do góry na sufit. Oddychaj. Prawa noga, która stoi na ziemi, te prawe kolano ciągnij w tył za siebie. Sorry, muszę sprawdzić mikrofon, czy na pewno wszystko ok. Ciągnij w tył za siebie jeszcze bardziej. Im głębiej się skręcisz, tym bardziej rozciągniemy klatkę piersiową. Weź jeszcze głębszy wdech. I spokojny wydech. Wróć do leżenia na brzuchu i zrobimy jeszcze raz to samo. Jeśli było ci wystarczająco trudno, po prostu powtórzmy to. Ale jeśli chcesz więcej, to ugnij rękę pod kątem prostym w łokciu i zrób dokładnie to samo, ale inne ustawienie ręki. Łokieć na linii barku, kąt prosty w łokciu. Użyj lewej ręki do tego, żeby się skręcać. Lewą stopę postaw na ziemi. Ciągnij kolano w tył. Twój prawy bark może oderwać się od ziemi, ale później próbuj go z powrotem kłaść do maty. Tu dość dużą rolę odgrywa nasza lewa dłoń, która cały czas nas odpycha do tego, żeby pogłębić skręt. Oddychaj. Dwa. Trzy. Cztery. I spokojnie połóż się z powrotem na brzuchu. Teraz zamień rękę, albo lewa ręka po prostu do boku, albo kąt prosty w łokciu.
Prawa ręka pomaga nam się odepchnąć. Skręcam ciało na bok, poprawiam mikrofon i zostajemy. Odpychaj się mocniej ręką prawą, żeby jeszcze nadać sobie większą rotację. Wciskaj całe lewe przedramię do podłogi. Jeśli twój bark się uniósł, to jest ok, nie szkodzi, ale myśl o tym, żeby go z powrotem tam później położyć do ziemi. To nasili rozciąganie. Spróbuj nawet tak wcisnąć całe przedramię mocniej w podłogę, a prawą ręką odepchnij się do głębszego skrętu. Weź jeszcze głębszy wdech. Spokojny wydech. Jeszcze raz wdech. I wydech, połóż się na brzuchu. Przełóż ręce pod barki. Z wdechem wejdź do pozycji kobry. Z wydechem przez kolana przejdź do tyłu. Usiądź pośladkami na piętach. Wyciągnij ręce do przodu. Tu spokojny wdech. Wydech. Jeszcze raz wdech. I wydech. Na wdechu unieś ciało w górę. I z wydechem możesz usiąść na swoich piętach. Zróbcie głębszy wdech i wydech. Kochani, dziękuję wam bardzo za to ekspresowe rozciąganie góry ciała. Mam nadzieję, że wasza obręcz barkowa się nieco rozluźniła i będzie wam służyć po całym dniu spędzonym za biurkiem, czy też po treningu, który bardziej zmęczył górne partie ciała. Zachęcam was do oglądania innych filmów z tej serii 15 minut na jogę, ale również innych filmów na naszym kanale. Przypomnę o zostawieniu subskrypcji, koniecznie kliknij dzwoneczek, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia na bieżąco. Dzięki serdeczne i do następnego razu. Namaste.